Wszystkim z okazji zbliżających się dwóch ważnych świąt, czyli Dnia Babci i Dziadka, które przypadają na sobotę i niedzielę. Na dzisiaj przygotowałam dla Was propozycję kartek dla babci i dziadka. Po dwie sztuki dla każdego, czyli będziecie mieć jakiś tam wybór. Możecie się nimi zainspirować i stworzyć własną kartkę, albo po prostu zrobić to samo co ja, bo już w sumie niewiele czasu zostało. Jeżeli macie już naszykowany prezent, to fajnie taką kartkę dać jako dodatek, albo nawet i samą. Myślę, że babcie i dziadkowie na pewno to docenią. Ja uwielbiam tworzyć własnoręcznie, Kartki, więc takich filmów na moim kanale możecie zobaczyć dosyć sporo. A jeżeli podobają Wam się takie filmy, to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, aby być z nim na bieżąco. Pierwsza kartka dla babci będzie z takiego ozdobnego kartonu papieru, który znalazłam oczywiście w action. Dzielę ją na trzy równe części i składam właśnie tak, jak widzicie to teraz. Chcę, aby prawa i lewa strona były taką jakby zjeżdżanią, aby one się składały do środka. Czyli wycinam po prostu od samej góry do dołu, trochę też ucinam u dołu, żeby były krótsze niż na samym początku. Aby bardziej elegancko wyglądały nasze brzegi, wzięłam taki bordowy Papier, gdzie odrysowuję sobie te ścięte brzegi, które przed chwilą robiliśmy, tyle że to, co odrysowałam, ma znaleźć się w środku, czyli z jednej i z drugiej strony robimy sobie zapas, czyli po prostu te linie stają się grubsze, tak aby można było je przykleić i aby też trochę wystawały. Możecie sobie tutaj pomóc linijką. Ja to robiłam wszystko na oko, no i przyklejam do jednej, jak i do drugiej strony. Ja akurat robię to od zewnętrznej strony, ale fajnie również będzie wyglądała, kiedy przyklejecie ją od wewnętrznej. Oczywiście, wszystko trzeba przyciąć tak, aby było równo, szczególnie tutaj na górze. No, i teraz zabieramy się za część taką główną, która będzie nam delikatnie wystawać z tej kartki na górze, i przez to również trzeba zmierzyć, jakiej mniej więcej wielkości mamy zrobić. Będzie to kwiat. Nie skupiam się na łodydze, bo no, zostanie ona schowana, także nie będzie jej za bardzo widać tylko wtedy, kiedy otworzymy, ale tam możemy zrobić sobie dużo miejsca na jakieś życzenia. I będę go chciała przykleić na samym środku, ale zanim to jeszcze zrobię, to wycinam z zostawieniem takiego białego elementu dookoła. Jeżeli oglądacie moje filmy z kartkami, to na pewno już wiecie, że ja tak zawsze robię. No i koloruję markerami na bazie alkoholu, bo wydaje mi się, że ta forma kolorowania jest taka najbardziej graficzna i fajnie pasuje do kartek. Zabieram się za przyklejanie i ja do tego wykorzystuję taśmę w korektorze. Korektor w taśmie? Nie, taśmę w korektorze, tak. Zazwyczaj znajdziemy ją w biedronkach, są one bardzo często. I chciałam całość tej kartki jakoś tam przyozdobić, więc na sam dół stwierdziłam, że przykleję listki, które wyrysuję także cienkopisem, ale również białym żelopisem i to samo zrobię z kwiatem. Kartka dla babci będzie w zupełnie innym stylu, i do tego przygotowałam żółty papier, który zmniejszymy już w trakcie, bo zaczęłam rysować okulary. Okulary kojarzą mi się oczywiście właśnie z babcią, z dziadkiem, zazwyczaj noszą albo do czytania, albo no po prostu wiecie, z wiekiem ten wzrok jakoś tam nam słabnie. Dlatego na samej górze, na środku, staram się narysować takie okularki. Możemy tutaj poszaleć z kształtem, ja wybrałam takie zwykłe i wycinam górę tak, aby wystawały nam one i w środku również wycinam to szkło, bo z drugiej strony będziemy coś rysować, ale to za chwilę zobaczycie. Okulary wykańczam czarnym brush penem i również białym żelopisem, żeby zrobić odbłyski. To samo będziemy robić później na koniec dookoła, ale teraz również zajmuję się wycięciem tego tyłu. I z tyłu nie wycinam jedynie tych szkieł, bo właśnie na tym obszarze, gdzie znajdują się szkła, będziemy rysować oczy. Ale zanim do tego przeszłam, to wszystko sobie wyrównałam, tak aby te okulary na pewno znajdowały się na środku. I do tego wycięłam wszystko równo. No bo jednak, kiedy mamy takie przekrzywione, to nie wygląda to zbyt profesjonalnie. No i tutaj jeszcze dokańczam. No i robię właśnie te oczy. Najpierw szkic, później brush penem, tym samym, którym robiliśmy wcześniej, okulary, rysuję oczy bardziej takie mangowe, kreskówkowe. Nie chciałam robić realistycznych, ale takie właśnie pasujące do całości tutaj do tego stylu, i także wykańczam je białym żelopisem oraz koloruję markerem tym samym, co wcześniej, czyli na bazie alkoholu. Teraz coś, co na pewno tak ujednolici, zepnie tę kartkę i będzie wyglądała bardziej profesjonalnie to zrobienie tych brzegów na czarno, aby wszystko było spójne, i na sam koniec jeszcze zrobimy napis. Ja wybrałam napis dla babci takim bardziej grubym fontem rzucającym się w oczy. I ode mnie jak zawsze wskazówka, aby wszystko wam wyszło na środku, zacznijcie od tej środkowej litery. Zresztą widzicie, jak ja to robię, możecie zrobić bardzo podobnie i teraz wypełniam wszystko tym brush penem. I kiedy zrobię cały ten napis na czarno, wtedy dodam białego żelopisu dookoła i tutaj na pewno lepiej sprawdzi się jakiś ciemniejszy papier, żeby było to mocniej widać, bo tym moim żółtym jednak ten biały się aż tak mocno nie odznacza, delikatnie właśnie go widać, więc jeśli chcecie zrobić taki większy efekt wow, no to polecam Wam wybrać jakiś ciemniejszy papier i właśnie pracować białym żelopisem. Robię jeszcze małe kreseczki dookoła i drugą kartkę będziemy mieć już gotową. Trzecia kartka, tym razem już przechodzimy do kartek dla dziadka i będzie taka bardziej fancy, tak jak było to w przypadku kartki dla babci. I wybrałam sobie kolor zielony, robię z niego kwadracik, czyli odcinam tę część zbędną i będzie to kartka z zagięciem na górze, taka, że można ją sobie postawić jak trójkąt. Wycinam środek, robię takie okienko, bo będzie to naszym głównym elementem. I odrysowuję od razu je na takim ozdobnym papierze, również z Action. Wybrałam sobie pasujący kolorystycznie papier z takimi kropeczkami, tyle że trochę większy niż właśnie ten kwadrat, aby jakoś tam nie prześwitywał nam ten zielony z zewnątrz. I teraz zabieramy się za złoty kolor, bo on mi tutaj super pasuje do zielonego. Znowu odrysowuję ten kwadracik i znowu większy. I również mniejszy, aby móc przykleić go i tak wykończyć okienko z przodu. Miałam troszkę kłopoty z przyklejeniem tego, bo był on bardzo cienki, ale jednak właśnie preferuję takie cieńsze niż grubsze papiery na wykończenia, na przyklejenia itd. Teraz zabieramy się za ilustrację i pomyślałam, że kaszkiecik super tutaj pasuje. Ale w zależności od tego, co wasz dziadek lubi, jakie ma hobby i tak co ma może charakterystycznego, to narysujcie właśnie tę rzecz i przyklejcie na sam środek. Wydaje mi się być to naprawdę fajnym pomysłem, bo wiecie, no kiedy ten dziadek dostanie taki prezent, taką laurkę, to od razu będzie wiedział, że o nim pomyśleliście. No, i przyklejam taki kaszkiecik na środek. Możemy zostawić też trochę obszaru, aby właśnie wkleić jakieś życzenia, coś napisać na oddzielnej karcie i nakleić na tę ozdobną. Ale ja jeszcze dodatkowo stwierdziłam, że zrobię taki napis na samej górze, bo czegoś mi jednak brakowało tutaj z przodu. Także znowu na oddzielnej kartce, na tej samej, na której rysowałam kaszkiecik, robię napis dziadkowi i wszystko wycinam tak samo stylistycznie jak ten kaszkiet, i przyklejam na samą górę, tam gdzie znajduje się złota obramówka. Ostatnia kartka dla dziadka, najprostsza wydaje mi się, wybrałam do tego taki papier, który pasuje do akwareli, musi być on delikatnie grubszy, czyli na przykład możemy wybrać jakiś 300 gramowy, najmniej wydaje mi się, że jakiś taki 250, no i tutaj robimy plamy na samym środku, w ogóle na prawie że całej kartce tej stronie tytułowej i... Kiedy nam to wszystko wysycha, zabieramy się za napis. I ja zrobiłam taki napis Dziadek. No i tutaj akurat zaczęłam wycinać K, ale stwierdziłam, że jednak najpierw zrobię sobie taką obramówkę białym żelopisem, żeby się później nie pobrudzić, nie rozmazać tego wszystkiego, a później dopiero to wytnę. Także możecie zobaczyć jak to tutaj działa. No i wycinam sobie cały ten napis i w tym momencie, znaczy w całym w trakcie tego wycinania, na pewno pierwsza strona kartki nam powinna wyschnąć i będę chciała ten napis jakoś rozmieścić, ale nie chcę go przykleić tak bardzo prosto, tylko gdzie nie gdzie wyżej, niżej, trochę przekręcone te literki, tak żeby coś tutaj się działo, aby był nieporządek. No po prostu taka kartka w nieładzie. Wykorzystuję do tego również ten klej w taśmie, bo jest nim naprawdę bardzo łatwo poprzyklejać i nic się później nie ciągnie dookoła. I jeszcze stwierdziłam, że zrobię takie boczki po prawej i po lewej stronie, bo górę mamy w ogóle złączoną, czyli jest to znowu taka stojąca kartka jak przy poprzedniej. I wycinam tutaj półcentymetrowe paski, które przyklejam właśnie po bokach. I skoro mamy biały żelopis na napisie, to również dodajemy go dookoła na te nasze plamy akwarelowe, ale także zrobiłam linię przerywaną na tych boczkach, żeby fajnie się to wszystko razem komponowało. Ja tak sobie tutaj dokładam dziubie i dziubie, no i kartkę czwartą będziemy mieć już zaraz skończoną. Okej, okay, na dzisiaj to już wszystko. Dajcie mi znać, którą kartkę Wy wykorzystacie, albo zainspirujecie się, albo zrobicie jeden do jednego. Koniecznie podzielcie się efektami na Instagramie, oznaczając mnie na zdjęciu, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach w środę o 15 i soboty o 9. Także do zobaczenia i pa!